jest to bardzo niebezpieczne. Została pani skazana za pomocnictwo o zabijaniu dzieci, tak? Tego. Co? Komu to źle zrobi? Temu, kogo pani pomogła zabić. Jest pani niebezpieczna. Do Bielska Białej przyjechał obwoźny cyrk aborcyjnego Dream Teamu, by zachęcać i instruować, jak mordować dzieci. Wydarzenie to, jak wszystkie inne, okazało się porażką. Nikt ich nie chciał słuchać. Nikt nie chciał ich oglądać. Niemniej jednak działacze pro-life ukazali, jak bardzo fałszywe i niebezpieczne dla życia jest to środowisko. Promuje pani zabijanie ludzi, niewinnych, małych dzieci. Pani ma promotora swojego, już przed wami był taki, nazywał się Adolf. Osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych. Adolf Hitler. W aborcja ginie 50% dziewczynek. Brawo, tak walczycie o prawa kobiet. Niesamowity dzień! Po pierwsze, 8. rocznica Czarnego Poniedziałku! 8 lat temu! 8 lat feministycznych bzdur i prania mózgów kobietom, by dziś w 167-tysięcznym mieście wydzierać się do pustego placu, bo nikt nie bierze cię na poważnie. 8 lat i nie zauważyliście, że Bielsko-Biała, tak jak każde kolejne miasto w Polsce, wymownie daje wam do zrozumienia, iż wasz wypełniający życzenia Adolfa Hitlera Dream Team nie jest mile widziany? Miałabym kilka pytań. No? Nie chcesz lepki? Aborcja bez granic? Znaczy chyba jeszcze póki co nie mam zdania, tak właśnie na ten temat. Właśnie. A chcesz o tym porozmawiać? Weź porozmawiaj z Justyną, bo ona jest świetną specjalistką. Bardzo przepraszam. Tak? Mam takie pytanie. No. A na czym polega aborcja? Bo słyszałam właśnie, były hasło jak na przykład bezpieczna aborcja. To na czym polega bezpieczna? Czy może być też niebezpieczna? Każda aborcja jest bezpieczna, jeżeli jest wykonywana zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Czyli używamy do tego odpowiednich leków, jeżeli chcemy to robić jako aborcję farmakologiczną, bądź jeżeli idziemy do klinik, które powiedzmy mają odpowiednie uprawnienia. Jak można tak bezczelnie kłamać w żywe oczy młodej osoby, która przyszła do aborcyjnego Dream Teamu po rzetelne informacje, aby później dokonać w jej ocenie bezpiecznej aborcji, biorąc środki polecane przez kobietę, która nie ma pojęcia, o czym mówi. Taka młoda, zmanipulowana osoba może być narażona na chęć skorzystania z rzekomo bezpiecznych usług kliniki aborcyjnej, do której utworzenia tak usilnie zmierzają aborterki. Bądźmy mądrzy przed szkodą i zobaczmy, jak wygląda sytuacja tak zwanej bezpiecznej aborcji w krajach, które moralnie już dawno upadły. Oto dane rządowe z Wielkiej Brytanii. 5,9% kobiet, które poddały się aborcji farmakologicznej, jest następnie leczonych w szpitalu z powodu powikłań wynikających z niepełnej aborcji. Mówimy tu o 15 tysiącach kobiet rocznie. Komu to źle zrobiło? To nie koniec złych wiadomości. W marcu 2021 roku firma Ginuity Health Projects opublikowała raport z badania skuteczności telemedycznych usług aborcyjnych. Okazało się, że aż 5% uczestniczek korzystających z aborcji farmakologicznej w domu wymagało interwencji chirurgicznej w celu zakończenia zabiegu. Jeszcze więcej, bo 6% uczestniczek zgłosiło się na nieplanowane wizyty na oddziałach ratunkowych lub w ośrodkach pilnej opieki z powodów związanych z zamordowaniem dziecka. Można powiedzieć, że powikłania wynikające z niepowodzenia aborcji farmakologicznej, do której nakłaniają przedstawicielki aborcyjnego Dream Teamu, występują bardzo często i nie są wcale niczym bezpiecznym. Możemy się spodziewać, że aż 1 na 17 kobiet stosujących pigułki aborcyjne w domu będzie później wymagać leczenia szpitalnego z powodu powikłań wynikających z niepowodzenia zastosowania aborcji farmakologicznej. Hańba! 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 Brawo dla aborcyjnego Dream Teamu! Ale jest coś jeszcze. Coś, czego żadna z tych obrzydliwych osób wychwalających nazistowskie praktyki mordowania nienarodzonych Polaków państwu nie powie. Ich bezpieczna aborcja jest powodem występowania sepsy. Straszą sepsą, wmawiają młodym kobietom, przyszłym matkom, że jeśli nie zamordują swojego dziecka, to mogą doprowadzić do zagrażającej matce sepsy.
O czym nie informują, to fakt, że sepsa jest jednym z powikłań po aborcji. Jak już będą te wytyczne i poszerzy się ta praktyka mordowania dzieci, to jak przywiozą kobiety do porodu, to będą musieli wytrzeć krew zabitego dziecka, ale żeby urodziła na łóżku. Ale było w tej kwestii konkretne ustalenia prokuratury. Tak? Generalnie wykrycie wady, wykrycie... No właśnie, sepsa jest zagrożeniem życia. Sepsa jest zagrożeniem życia, którego nie leczy się aborcją. Ważne, to trzeba żebyśmy to tutaj powiedzieli, aborcja może prowadzić do sepsy. Żeby państwo mieli tego świadomość, może prowadzić do sepsy. Zerknijmy na oficjalne dane rządowe Wielkiej Brytanii, czyli kraju, do którego aborcyjny Dream Team wysyła zmanipulowane przez siebie matki, aby nieświadome poważnego zagrożenia zamordowały swoje dziecko. Z tabel numer 1 i 2 wynika, że najczęstszym powikłaniem poronnym jest odpowiednio krwotok, prawie 66%, oraz krwotok opóźniony lub nadmierny, 82%. Sepsa jest trzecim najczęściej występującym powikłaniem po aborcji. Ta sama sepsa, którą straszą aborcjonistki. I to są oficjalne dane rządowe. Możecie brać piny z napisem, aborcja jest okej. Aborcja nie jest okej. Aborcja to zamordowanie dziecka. Aborcja to śmiertelne niebezpieczeństwo dla matki. Aborcja to uraz psychiczny do końca życia. Aborcja to poczucie winy. Aborcja to żerujący na naiwności i strachu biznes, z którego żyją rozmaite właśnie takie organizacje. Zapamiętajcie sobie te twarze. To one nakłaniają do mordowania nienarodzonych oraz narażają Polki na krwotoki, sepsę i traumę. Zapamiętajcie je dobrze.